Witam Was w kolejnej części Rayman Jungle Run. Coraz ciekawsze poziomy na to wygląda. Coraz bardziej chytre. A, nie dorwiesz mnie, ty też. Widzę to. Okej. Okej. Oto do góry nie wygląda zachęcająco. I pewnie będzie mnie, oczywiście, że będzie mnie atakować. I to jest bardzo blisko, ale dobra, żyję. Tylko, że co z tego? Skoro muszę jednak od początku, z powodu pominięcia takiej ważnej monety. Ale dobra, nie jest tak źle w tym poziomie. Tak mi się w każdym razie wydaje, że nie jest aż tak bardzo źle, jakby mogło być. Te oto pułapki raczej są zbyt wolne, żeby mi cokolwiek zrobić, więc nie ma problemu. Teraz tutaj gdzieś ma być monetka, jak rozumiem. Tak, tutaj trzeba to przeskoczyć. Dobra. I co mnie jeszcze tutaj czeka? Dobrze, mogę tutaj jakoś skoczyć, bo bym pewnie oberwał. W każdym razie mamy otwartą bramę do ostatniego poziomu skrajnych żywych umarlaków. I myślę, że finałowy nasz poziom będzie dosyć ciężki. Ale to się przekonamy dopiero, gdy do niego dojdziemy. I raczej tak, finałowy poziom z reguły jest ciężki. Ale zobaczymy, jak to będzie w tym przypadku. Nie podobasz mi się, cierniu wredny, szalony, dziki, diabelski. Okej, zejdę sobie w dół. Szlak. Szlak. Nie zawrócę się, prawda? Nie, nie ma szans. Nawet o tym nie myśl. Więc dobra. Będę musiał uważać, jak skaczę na tego drugiego cwaniaczka wrednego, szalonego. O! Uratowałem to! Mimo wszystko. Zostaw mnie! Ty cierniu bardzo zły! Okej, chyba mnie zostawił. Więc nie mam z tym problemu. Okej, tutaj miałem problem. Czy ten cierń może mi coś złego zrobić? Chyba nie do końca. Ło! Ki! Ale dobra, żyję. Mam wszystko, tak się składa. Tylko teraz przetrwać. No i przetrwałem. Bez wielkich problemów. Pięknie. Masz zamek. Okej, zobaczmy, co dalej. Muzyka jest ze cwanej skrzyneczki, więc pewnie poziom będzie bardzo cwany. Okej. Łożesz ty. No dobra. Tak, może być ten poziom dosyć cwany, ale już ta muzyczka już nie leci. Więc tym razem pewnie pójdzie. Bezproblemowo. Okej, helikopter i po problemie. Nie dorwiesz mnie. Kurczę, tylko coś mało teraz lumsów mam. Nie mam tego na razie aż tak dużo. Mogę? Nie, chociaż to może być ryzykowne i Rayman zawraca. No cóż. A, i tak bym zginął. No dobra. Tutaj nie ma wiatru, ale dobra. Nieistotne. Ważne, że działa. Głupi ogień. Dobra. Za późno. Leciałem w górę. Już bym tego nie wyrobił. Niestety.
muszę szybciej działać. Nie mogę się aż tak bardzo ociągać. Te ognie są szybkie, jak można zobaczyć. Okej, w górę. W górę, w górę, w górę. Co się stało? Właśnie. Nieważne. Udało się, więc nie ma problemu. Nie! Czemu? Czemu? Fajnie by było, gdybyś skoczył jednak w drugą stronę, ale no tak. Nie można się cofnąć. No przecież. Tutaj Rayman wykonuje ruchy inne, niż to byłoby w przypadku Raymana Legends. Tutaj ma trochę inne zachowanie i znowu to zrobiłem. Okej, ale żyje. Więc to jest najważniejsze. I w dół, dobra. Tym razem tutaj wskoczyłem, jeszcze nawet tą łapkę trzeba chwycić. Dobra. Mam wszystko. Pięknie. Nie było aż tak bardzo okrutnie dla mnie. Na całe moje szczęście. O, już prawie koniec tej męczarni. Ale nie, nie, no dobra, jest bardzo przyjemnie. Naprawdę bardzo przyjemnie. O, witaj. Tak myślałem, że dawno cię nie było. I powracasz bardzo z wielką klasą. Przebijając się przez wszystko, co się da. I zapewne ten poziom będzie trudniejszy niż ten, w którym byłeś wcześniej. I tak zwykle jest. Że każdy kolejny poziom jest coraz cięższy. Muszę tam działać szybciej. Bo inaczej, no nie da rady. I trzeba jeszcze raz. I pamiętać o tym, żeby w tamtym miejscu zejść w dół. O, właśnie w tym. Dobra. I skakać właśnie tutaj jak najszybciej tylko można. Jest. Teraz atakujesz mnie, jak widzę, od dołu. W Origins też tak potrafiłeś. Mój drogi przeciwniku. Chyba powinien coś zrobić inaczej. Tak coś myślę, że powinienem to zrobić inaczej. Więc dobra. Spróbujmy ponownie. Czemu by nie? To było całkiem zabawne. Monetkę w ogóle zdobyłem. Więc jeszcze ciekawiej. Nawet nie wiem, co ja tam zrobiłem źle. Chyba skoczyłem tutaj niepotrzebnie. I to jest ta rzecz, która była akurat niezbyt dobrą rzeczą dla mnie. Śmiesznie by też było, gdybym nie zdążył złapać tej łapy. To też byłoby całkiem zabawne. Ale na całe szczęście tak nie jest. I teraz w tą stronę. Tą stronę jest bardziej przyjemnie. O, to są ostatnie. Okej. No nie dałeś rady mnie powstrzymać, mój drogi. Oj nie. Po raz kolejny ci nie wyszło. Ósmy ząb. No dobra. Ciekawe, co nas czeka tutaj. Ta! Pamiętam chyba. Ojoj. Początek tego poziomu.
może się okazać problematyczny. W pewnym stopniu. Żeby zdobyć te wszystkie lumsy tutaj. Tak, to może być. Tylko jak to zrobić? To jest kwestia, która powinna mnie zainteresować. Jak to zrobić dobrze? Okej. Nie wiem, jak to zrobiłem. Tak szczerze mówiąc. Ale ważne, że wyszło. Dobra. Wybaczam tamten błąd. Kurczę, przypadkowo. A nie, no tak. Będzie ciężko go tutaj chwycić odpowiednio. Nie tak miało być. Chyba wszystkie. Mam taką nadzieję. Co? A nie miałem wszystkich. Nie miałem wtedy wszystkich, więc dobra. No, ale... Dlaczego tak się dzieje? A więc muszę mieć tutaj 12, nie 7. Muszę mieć tutaj 12. Okej. Mam... What? Co się tam na dole stało? Nieważne. Mam to. Teraz wskocz. Dobra. Okej, jestem dalej. Będzie trzeba się skupić tutaj. Jeden z ostatnich poziomów. Oczywiście zostanie potem jeszcze jeden. Więc no. Może się zacząć ciężko. Tak powoli. Ale na razie jest okej, ale pewnie coś mnie tutaj jeszcze zaskoczy. Przycinka na przykład. To jest rzecz, która potrafi zaskakiwać. Ale dobra, udało się. Tylko ten początek był taki trochę problematyczny. Ale udało się przejść poziom 7-9. Pozostaje nam jeszcze... No tak. 7-10. Poziom 70. Nasz ostatni poziom, tak się składa. Oj, tak mi bardzo dokopie. Coś tak czuję, że... Oj, tak. Tak właśnie czuję, że może mi dokopać ostro. Nasz finałowy poziom. To nie wydaje się aż tak bardzo trudne. Dobra. Ty... Nie jesteś dużą przeszkodą. Dobra, widzę, co tam trzeba zrobić. Więc dobra, nie będzie raczej problemu wielkiego. No dobra. Tak nie miało być, ale... No niech już będzie. To nie jest aż takie trudne. Przeskoczenie tego ognia też nie jest ciężkie. Są całkiem szybkie, ale da się je ogarnąć. Okej. What? Żyłem jakoś. Ale kurczę, tam będzie trzeba naprawdę to nieźle ogarnąć. No cóż, chyba mogę powiedzieć, że to jest godny ostatni poziom. Zdecydowanie. Jest dosyć ciężko. Sporo się tutaj dzieje. Ojoj. Ojej. Ciekawe, jak ja to miałem zrobić. Odpowiednio. No cóż, za chwilę się coś wymyśli. Zapewne. What? Czemuś zawrócił? To jest pytanie, na które nikt nie zna odpowiedzi. Zwykle
nie zawracasz, a teraz nagle chcesz, nagle robisz to z jakiegoś powodu. No dobra, widzę, że ten moment będzie tym momentem, który może być trudny. Poważnie, on będzie trudny. Ja to mówię. Na razie nie mam pomysłu, jak go odpowiednio przejść, żeby było ok. Ale prędzej czy później dam radę coś wymyślić. Mam taką nadzieję. Na przykład coś takiego. Dobra. Hop. 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 Mogłem szybciej użyć helikoptera, byłoby dobrze. No ale dobra. Nie wszystko można wiedzieć, nie wszystko można wiedzieć od razu, co i jak. A tutaj zrobiłem dosyć fatalny błąd. Dobra. Tym razem tutaj nie skakać zbyt prędko. Dobra. Ten ogień był łatwo, był bardzo bliskim zranienia mnie, ale na całe szczęście tego nie zrobił. Dobra, tutaj problemu raczej nie będzie. Prawie mnie zraniło. Pluj tym ogniem, pluj. Szlak! Co ja tutaj mam zrobić? Serio? Jak skoczyć, żeby doskoczyć? No szlak. Te pułapki są w odpowiednich miejscach. W odpowiednich miejscach są ustawione, żeby mnie zranić. Gdy coś zrobię nie tak. Okej. Tutaj mam chyba to ogarnięte mniej więcej co i jak. Już więc tutaj należałoby robić. Problem się zaczyna tam do góry. Albo i też tutaj. Też jest taka możliwość, że tutaj też się pojawiają pewne maluteńkie problemy, ale jednak. Dobra. Ty wybredne ognie. Myślisz, że jesteście tacy sprytni? Oj nie. Dobra. Raczej tam dołem była zła droga, żeby właśnie wtedy tam iść. To prawie mnie schwyciło. Dobra, mam to. Ja nic nie mówię. Chciałem nic nie mówić. Żeby poszło dobrze, ale... przez to poszło źle. Tam było trzeba jakoś skoczyć odpowiednio. Bo do tej liny za bardzo nie mogłem doskoczyć. No dobra. Tym razem to jakoś będzie trzeba zmienić. Żeby jednak do niej doskoczyć. A tak właśnie nie powinienem robić. A więc bieg po raz kolejny. I zobaczmy, jak to będzie. I prawdopodobnie po raz ostatni musiałem zrobić malutkie cięcie, żeby oczywiście miejsce na komórce się nie skończyło. Wow, to było bliskie. Prawdopodobnie po raz ostatni, bo... co się stało? Prawdopodobnie po raz ostatni, bo mam nadzieję, że ten poziom nie pójdzie dłużej niż 15 minut, bo właśnie co 15 minut robię te cięcia. A być może jednak pójdzie tyle. Pójdzie dłużej niż 15 minut. Tak coś teraz patrząc. Ale mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że jednak tak nie będzie. Że takie coś w ogóle nie będzie miało miejsca. Że uda mi się przejść tym razem ten poziom już bez dużych problemów. Okej. Na razie jakoś to idzie. Później dopiero zaczyna się ta wielka masakra, która ma mnie ostatecznie zlikwidować.
maksymalnie, jak najdłużej, dobra. Tutaj też szlak nie zdążyłem skoczyć. Tutaj też się dzieje coś bardzo okrutnego. No i wykrakałem, stało się coś bardzo okrutnego. Wcześniej jakoś to ogarnąłem. Cudem, ale ogarnąłem, teraz może być pewnie ciężko. No ale nie ma litości w ostatnim poziomie. Nie ma. Trzeba się męczyć. Gra nie może się zakończyć tak łatwo. Oj nie. Dobra. Od razu sobie skoczę tutaj. Będzie najbezpieczniej, maksymalnie jak się da. Dobra. Nie zahacz o to. Dobra. Okej. Żyję. Prawie, że nie żyłem. Ale żyję. Co tu się wyprawia na sam koniec? Koniec? To koniec, tak! Jest! Och! Kurczę, ten ostatni poziom był naprawdę ciężki, ale udało się! Masz ostatni swój ząb, ciesz się! Udław się nimi! I mam nadzieję, że już ich nigdy więcej nie zgubisz. To przez ciebie tyle męk, przez ciebie tyle cierpień i bólu, żeby przejść to wszystko, ale no, udało się. Tak naprawdę bez takich wielkich problemów. Rayman Jungle Run nie jest aż tak bardzo ciężkie. Jednak to co nas będzie czekało w Rayman Fiesta Run, no cóż, będzie o wiele większym wyzwaniem. Jak mówiłem, Rayman Fiesta Run było tym pierwszym Raymanem z tej serii Run, które grałem. I naprawdę zrobiło na mnie wrażenie. I było dłuższe. To jest akurat ta całkiem fajna kwestia. Rayman Jungle Run było dosyć krótkie, ale też całkiem przyjemne. A tutaj naprawdę będzie sporo ciekawej zabawy. Jeszcze tam dochodzi sporo różnych innych ciekawych mechanizmów. Ale tym zajmiemy się w jakiejś tam dalszej przyszłości. Jak mówię, całkiem przyjemna gierka. A w ogóle bohaterowie? Coś tu się... Nie. Może jednak nie. Okej. To koniec. Wszystkiego. Wszystko zakończone. Ciekawe co jest tutaj. Odblokuj wszystkie poziomy. Czyżby można byłoby zapłacić za to, żeby odblokować wszystkie poziomy, żeby ich nie przechodzić samemu? To jest całkiem śmieszne. Ale dobra. Rayman Jungle Run zakończony, więc to byłoby tyle. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i cześć. Do zobaczenia w następnej serii, w kolejnych filmach. Na razie.